Szczęść Boże, Krzysztof Losz, witam w programie Polski Punkt Widzenia, a naszym gościem jest poseł Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15, Sejmowa Komisja Śledcza Badająca Sprawę Amber Gold. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, dobry wieczór. Panie pośle, dzisiaj zeznawał przed komisją Marcin P., założyciel Amber Gold. Pierwsze mam pytanie, a może trzeba było od niego zacząć przesłuchania w komisji, bo sporo dzisiaj powiedział ciekawych rzeczy, które no, może by w innym świetle stawiały to, co mówili potem następni ludzie. Ja się nigdy nie zastanawiałem nad taką śmiałą tezą, ale tak szybko przeanalizowałem to pytanie pana redaktora. I gdybyśmy rzeczywiście na początku pana Marcina P. wezwali jako pierwszego świadka, no to niestety mielibyśmy dosyć duży problem, to znaczy musielibyśmy wyjaśniać tą narrację, którą on narzuciłby jako pierwszy świadek i miałby rzeczywiście no, carte blanche, czystą kartkę papieru, na której no, narysowałby wszystkie mógłby wątki. Co innego niż teraz, tak? Jeśli mamy do czynienia z osobą, która była dziewięciokrotnie prawomocnie skazana za przestępstwa związane z obrotem gospodarczym, no więc wprost oszustwa. Trzeba z dużą dozą, powiedział, wstrzemięźliwości patrzeć na jego wypowiedzi. On też dzisiaj umiejętnie dokonywał selekcji informacji, te, które chciał przekazać komisji, te, których nie chciał przekazać komisji, ale również te, o które nie był pytany, a specjalnie podrzucił komisji. Jaka informacja jest pana zdaniem najciekawsza w tym sensie, że wymaga dogłębnego śledztwa, by w ramach już tego postępowania, przyjrzenia się temu wątkowi? No, przede wszystkim ta kwestia, którą my też zauważamy, to znaczy rola służb specjalnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pan Marcin P. zwrócił uwagę na to, że część tych materiałów, które z jego punktu widzenia, czyli osoby oskarżonej, są istotne. Zabezpieczenie maili, dokumentacji spółki Amber Gold, dokumentacji związanej z firmami lotniczymi z grupy OLT. No, tutaj mamy niestety do czynienia z dosyć selektywnym zabezpieczeniem tych materiałów. No, mowa była przez świadka, a jednocześnie oskarżonego przed komisją w dniu dzisiejszym, że część komputerów, na których te dane były, no, przed zabezpieczeniem w sposób właściwy, bo takie czynności były podobno czynione, ale niestety nie zostały w sposób właściwy skopiowane, w sposób binarny, czyli jeden do jednego te dane z dysków twardych na komputerach, a komputery następnie syndyk masy upadłościowej sprzedał i dzisiaj już jest to niemożliwe, czy chociażby centralka telefoniczna, która rejestrowała wszystkie rozmowy, nagrywała, no została sprzedana, a te materiały nie zostały podobno w ogóle zabezpieczone. To są oczywiście informacje, które przekazał nam Marcin P. My jako komisja nie jesteśmy też w stanie ocenić działań, które podjęła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Znaczy na tym etapie, bo my nie jesteśmy jeszcze na etapie badania właściwych działań ze strony służb specjalnych. Natomiast no, to, co nam w tej chwili przekazuje Marcin P., no, wpisuje się niestety w ten nasz ogląd sytuacji, gdzie no, jednym z głównych elementów słabości państwa polskiego jest słabość Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No, element, który dzisiaj jest nowością i dla mnie bardzo istotnie o to dopytywałem, mianowicie pan Marcin P. powiedział, że już w maju 2012 roku został poinformowany o tym, że znajduje się w polu zainteresowań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To znaczy, ja go dopytywałem o szczegóły, że jego kontrahent, jak to określił, z Lublina, chodziło o przedsiębiorcę, który wynajmował przestrzeń na oddział Amber Gold. Został nawiedzony przez panów z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i tam przedsiębiorca po prostu poinformował. No to już dziennikarze Polskiego Radia Lublin dokładnie zbadali sprawę, dotarli do tego człowieka i on po prostu, no nie wiedząc o co chodzi, poinformował. Tak, jak odwiedzają mnie służby, to raczej nie jest to częste. Ale to panie redaktorze, no, szanowni telewidzowie, no, nie jest standardowym postępowaniem służb specjalnych, że przychodzą panowie, wyjmują przysłowiowe blachy, legitymują się, że są ze służb i węszą wokół jakiegoś tematu. No, służby specjalne tym się różnią od innych instytucji stojących na straży praworządności, jak policja czy prokuratura, że pewne czynności wykonują w sposób no, niewidoczny dla zwykłego obywatela. To znaczy legendują swoją rolę, czyli udają kogoś,
mogą przyjść do takiego przedsiębiorcy, powiedzieć, że są emerytami i mają wątpliwości, czy środki finansowe, które mają w dyspozycji, warto zainwestować, czy nie, i dopytują o szczegóły funkcjonowania tej firmy. Natomiast no, przyjście i wprost pokazanie, że się tym interesujemy, no, wywołało... Można to traktować jako pośrednie ostrzeżenie dla Marcina P? Tak, i do tego dochodzą kolejne elementy. No, Marcin P informował, że przez niektórych swoich współpracowników był informowany o konkretnych działaniach, jakie zostały podjęte przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podobno doskonale wiedział, i to też jest udokumentowane w stenogramach z rozmów, kiedy dokładnie wiedział, kiedy zaczęła się inwigilacja jego osoby, że jego telefony były na podsłuchu. To jest w stenogramach, które są publicznie w tej chwili już dostępne, bo niestety był jakiś przeciek, nie wiadomo skąd, na pewno nie z komisji, bo komisja tymi akurat stenogramami nie dysponowała, ale opinia publiczna mogła się z tym zapoznać, jest informacja, Marcin był pełen świadomości, że jest inwigilowany, ba, dzisiaj jeszcze poinformował, że dostał dzień przed wkroczeniem do firmy Amber Gold, czyli w dniu 16 sierpnia 2012 roku, był poinformowany SMS-em z nieznanego numeru, żeby uciekał, bo jutro nawiedzi go Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Panie pośle, kiedy słuchałem tych właśnie zeznań Marcina P., to powiem szczerze, właśnie ten wątek służb specjalnych, on się wybijał. Natomiast jak interpretować chociażby to, że według właściciela Amber Gold to rząd w zasadzie wychodził z ofertą sprzedaży lotu? Bo do tej pory było tak, i tak sugerowali niektórzy świadkowie na komisji, ale jak się czytało się artykuły publicystów czy różne wypowiedzi ekspertów, że Old Express miał toczyć wojnę cenową z lotem i zrobić miejsce do przejęcia lotu przez jakąś inną linię lotniczą, a tu tymczasem słyszymy dzisiaj, że Ministerstwo Gospodarki, kierowane wtedy przez wicepremiera Waldemara Pawlaka, złożyło ofertę, aby Old Express na przykład kupił lot. To mogło tak być, czy jest to konfabulacja raczej pana Marcina P.? No to jest właśnie ta trzecia kategoria odpowiedzi pana Marcina P. Nie było to pytany i sam to podrzucił komisji. Ja nie jestem przekonany, czy jest to fałszywa informacja, ale skłaniałbym się do takiej informacji. Marcin P. dzisiaj w sposób taki, bym powiedział, wyselekcjonowany pewne informacje przekazał komisji, czy to w sposób bez pytania, czy też wręcz wbrew rzeczywistości. To znaczy, on miał dosyć duży żal do Ministerstwa Gospodarki i to było w pełni uzasadnione, bo Ministerstwo Gospodarki wykryło to, że jest osobą skazaną, że w sposób nieprawidłowy wydano decyzję administracyjną o wpisie do rejestru domów składowych, cofnięto to, ba, poinformowano prokuraturę, że pan Marcin P. wydał oświadczenie niezgodne z prawdą pod klauzulą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Prokuratura to oczywiście umorzyła, bo tak działa prokuratura zarządów Platformy i PSL-u. I ta dzisiejsza jego wypowiedź, no, wpisuje się w formę takiej zemsty, ponieważ no, nie ma żadnych podstaw, aby Ministerstwo Gospodarki, które nie zajmowało się PLL LOT, czyli naszym narodowym przewoźnikiem, tylko Ministerstwo Skarbu Państwa. To było właściwe ministerstwo, które zajmowało się kwestią nadzoru właścicielskiego nad przewoźnikiem lotniczym. I gdyby Marcin P. powiedział, że ktoś z Ministerstwa Skarbu Państwa za pośrednictwem pana Krzysztofa Wicherka, bo też to nazwisko dzisiaj padło, jako pośrednika. No jest to dosyć ciekawe pytanie, dlaczego pan Marcin P. też próbuje się zemścić na panu Krzysztofie Wicherku, bo to też w takich kategoriach należałoby odbierać. Drugą kategorią taką zbiorczą osób, na których widać, że pan Marcin P. próbuje się zemścić, to jest grono polityków Platformy Obywatelskiej. Nie był pytany za to, że ochrona okazała się nieskuteczna? No, bardzo ciekawym wątkiem była opowieść o pierwszych godzinach, a w zasadzie pierwszych dniach po wkroczeniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i całym postępowaniu aż do momentu, kiedy prokuratura
Gdańska oddała postępowanie w tej sprawie prokuraturze łódzkiej. I Marcin P. chwalił, że to było takie podejście humanitarne, bardzo sympatyczne, miłe, że sobie tam żartowali, dowcipkowali, że mógł wychodzić, że mógł upoważnić jednego z pracowników. Właśnie, panie pośle, to, co pan przypominał, jest bardzo ważna kwestia, bo ja od razu przypomniałem sobie różne skargi drobnych przedsiębiorców na to, jak byli traktowani przez prokuraturę, prawda? Organy śledcze, gdzie w zasadzie można powiedzieć za dużo mniejsze przewiny, no można powiedzieć, byli wręcz no, brutalnie traktowani, bo to i zatrzymania, różne areszty wydobywcze. Już pomijam przykład pana Romana Kluski, ale on jest najbardziej tu widoczny, ale mówię, nawet drobni przedsiębiorcy. Natomiast to, co powiedział pan Marcin P., to jest jakby dowód właśnie na to, że no, przedsiębiorcy, obywatele nie byli równi. Ja mam wrażenie, nie mam na to jeszcze niezbitych dowodów, ale mam wrażenie, że pan Marcin P. ma żal, bo on był przekonany, ale pewnie jakieś sygnały też do niego były wprost, czy też nieformalnie kierowane, że znajduje się pod takim parasolem ochronnym i liczył, że ta sprawa będzie zamieciona pod dywan. W elity pomorskie, tak to można powiedzieć, tak, prawda? Tak, ale też te rozmowy, które opinia publiczna no, mogła z tego przecieku wyczytać, kiedy jest rozmowa o różnych innych, to się wszystko rozchodzi po kościach, kiedy małżonka pani Katarzyna P. rozmawia ze swoim bratem przyrodnie, że spokojnie to się wszystko rozejdzie, popatrz na tą aferę, popatrz na tą aferę, popatrz na tą aferę. Siedzi ktoś, nikt nie siedzi, no to się wszystko jakoś rozejdzie i tu będzie tak samo. No. No, przykładem jest dla mnie inny przedsiębiorca, osoba odpowiedzialna za inną piramidę finansową, mianowicie pan Andrzej Korytkowski, twórca FinRoyal, z którym Marcin P. również, nazwijmy to, kolaborował, współpracował. Osoba, która przejawia się również w tych stenogramach. Pan Marcin P. wielokrotnie dzisiaj o nim wspominał, mówiąc, że próbował go się pozbyć. No i ta osoba no, nie była nigdy tymczasowo aresztowana, ba, ona do tej pory prowadzi działalność gospodarczą w podobny sposób, co wcześniej nawet są podejrzenia, że część pieniędzy, które w ramach funkcjonowania tej piramidy finansowej udało mu się zamienić na prowadzenie działalności gospodarczej. Kupił tartak, w którym produkuje meble i sprzedaje je. A czy to, co mówił pan Marcin P., znaczy odmawiając odpowiedzi na pytanie, czy nie wymienia nazwisk posłów, bo się czegoś obawia, to rzeczywiście ma powody do obaw, czy raczej to był taki trochę teatralny gest? No mi się wydaje, że ma powody do obaw, bo gdyby ich nie miał, to tak jak w przypadku innych kwestii, bez problemu mówiłby nawet niepytany, bo dzisiaj niepytany poruszył bardzo duży wątek dotyczący ówczesnego prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Znaczy, komisja go w zasadzie nie musiała to dopytywać. On sam bardzo chętnie, bardzo dużo mówił, nawet wyciągał wnioski chociażby takie, że Donald Tusk musiał wiedzieć o tym, że jego syn zamierza podjąć pracę w OLT Express czy w Amber Gold, bo też ten wątek był poruszony, że pierwotna propozycja dotyczyła zatrudnienia w Amber Gold, a z racji na to, że Michał Tusk miał swoje zobowiązania kredytowe i musiał rozpocząć działalność gospodarczą, musiał wejść w współpracę z OLT Expressem. A może po prostu pan Marcin P. uprzedził pytania komisji, bo mógł się spodziewać takich pytań odnośnie Donalda Tuska i chciał trochę was zaskoczyć, że to już powiem, no co powiedzmy wiem, co ewentualnie czego się spodziewam, żeby mniej tych pytań było może o Donalda Tuska. Nie, ja uważam, że to było też troszeczkę w formie takiej, bym powiedział, bezkrwawej zemsty. Znaczy powiedział dosyć dużo, bo ten żal za 5 lat pobytu w tymczasowym aresztowaniu w nim kiełkował. Wyjaśnił również te wszystkie okoliczności związane z Michałem Tuskiem, które odbiegają od zeznań Michała Tuska. I mi się wydaje, że... Dokładnie. Jeśli chodzi na przykład o rok 2011. No Michał Tusk mówił tylko o jednym spotkaniu, kiedy robił wywiad. Natomiast pan Marcin P. poinformował o tym, że Michał Tusk prosił o pracę, potem w pewnym momencie się wycofał i Marcin P. powtórzył to, co znajdowało się w zeznaniach jego czy Jarosława Frankowskiego, tu cytat, że tata mu zabronił. To dzisiaj również padło na posiedzeniu komisji, to znaczy, że na ten temat Michał Tusk z Donaldem Tuskiem rozmawiali. Pytanie, jaką wiedzę wówczas, czyli w 2011 roku miał Donald Tusk.
Pamiętajmy też o tej korelacji zdarzeń, to znaczy mieliśmy już jednego świadka, myślę tutaj o panu Marku Belce, który informował komisję, że w 2011 roku trzykrotnie wykonał telefon do Donalda Tuska, a dwukrotnie podczas tych trzech rozmów rozmawiał tylko i wyłącznie o firmie OLT Express, o tym, że to zagraża bezpieczeństwu państwa i to jest maszynka do palenia pieniędzy. Tu cytat dosłowny z pana Marka Belki. No właśnie, zresztą biorąc pod uwagę to, co widzieliśmy, jak funkcjonowała ekipa Donalda Tuska, to trudno nawet sobie wyobrazić, żeby premier o takiej sprawie nie wiedział. Był informowany o dużo, na pewno drobniejszych sprawach, a to jeszcze dotyczące jego rodzinnego Pomorza. No to raczej trudno sobie wyobrazić, żeby nie wiedział, prawda? No właśnie, dotykamy najważniejszej kwestii, też dotyczącej dzisiejszego przesłuchania, bo jednym z takich bohaterów dzisiejszego przesłuchania był prezydent Gdańska, pan Paweł Adamowicz, wielokrotnie przywoływany w zeznaniach pana Marcina P. Dowiedzieliśmy się między innymi, że pracownicy pana Marcina P. przekazywali łapówki do instytucji samorządu miasta Gdańska, że pan Paweł Adamowicz wysyłał wielokrotnie prośby o wsparcie finansowe, chociażby dla filmu Wałęsa Człowiek z nadziei. No i że po części takim pośrednikiem w relacjach między panem Marcinem P. a panem prezydentem Adamowiczem, oczywiście z tego w pewnym momencie wycofał się pan Marcin P., ale na wstępie swojej wypowiedzi jasno to przyznał, był prezes portu lotniczego pan Tomasz Kroskowski, osoba, która de facto jest podwładnym pana prezydenta, a to z racji na strukturę właścicielską portu lotniczego w Gdańsku. Ważnym elementem również była kwestia roli Michała Tuska, to znaczy ta narracja, którą Michał Tusk, którą również pan prezes Kroskowski sprzedawał, że tutaj nie było żadnego konfliktu interesu, że to wszystko było zgodnie z prawem, że Michał Tusk nie sprzedawał, mówiąc na mówisko kolokwialnie, tajemnicy portu, tajemnicy handlowej. Tak, prawda? I tutaj pan Marcin P. poruszył ważny wątek. Ten wątek, który również ze słynnych rozmów u Sowy i przyjaciół poruszali tamtejsi bywalcy. Chodziło o tak zwanym dawaniu pod stołem środków finansowych dla przewoźników lotniczych, aby utrzymać część portów lotniczych w Polsce. I pan Marcin P. wyjaśnił, na czym to polegało. Otóż każdy przewoźnik, każdy operator połączeń musi płacić tak zwaną taksę, opłatę lotniskową. I w zależności od wielkości lotniska ta opłata lotniskowa jest różna. No tak, w Warszawie najwyższa. W Warszawie jest najwyższa na Okęciu, a w Gdańsku na przykład wynosi 9 zł. I tą taksę, tą opłatę określa Urząd Lotnictwa Cywilnego. I tutaj w zasadzie nie ma możliwości obniżenia tej opłaty lotniskowej. Natomiast porty lotnicze oddają w pewien sposób te środki finansowe poprzez inne umowy albo właściciele tychże portów lotniczych w inny sposób przekazują środki finansowe. I tak się na przykład dowiedzieliśmy, że w Gdańsku 5 zł za reklamę, która znajdowała się w samolotach OLT, płacono do każdej osoby, która leci i wówczas cena nie wynosiła 9 zł, tylko wynosiła 5 zł, przepraszam, 4 zł było taką dopłatą. No tak. Ale na przykład w Łodzi, bo ja dopytywałem o konkretne porty lotnicze, no w Łodzi była sytuacja, bym powiedział, kuriozalna, to znaczy za połączenia, pan Marcin P. nie był do końca tutaj przekonany, o to na pewno wystąpimy o tej informacji do Urzędu Miasta Łodzi, bo to jest właściciel portu lotniczego. Tam 5 milionów złotych było obiecane do zapłacenia, tylko że firma upadła, do zapłacenia za jedno połączenie lotnicze, że rocznie miasto Łódź miało płacić firmie OLT Express za połączenie lotnicze z jakimś miastem na świecie 5 milionów złotych. Żeby po prostu ten port lotniczy funkcjonował. Żeby ten port lotniczy funkcjonował. Panie pośle, musimy niestety stawiać kropkę na D, bo nasz czas się kończy. Tak jak mówiła pani przewodnicząca Wasserman i pewnie takie jest pana odczucie, panie, było ostatnie spotkanie z Marcinem P., pewnie będzie zapewniony. Być może będą jakieś konfrontacje, zobaczymy w trakcie już pracy komisji. Jutro żona Marcina P., Katarzyna P., też pewnie będzie, miejmy nadzieję, równie ciekawe informacje przekaże. Obawiam się, że będzie krótko. Krótko, tak? Czyli odmówi. Takie są zapowiedzi. Aha. No zobaczymy.
Zobaczymy, to się okaże jutro. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był pan poseł Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15, Komisja Śledcza badająca aferę Amber Gold. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję. Państwu dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.